Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Morz, witam Państwa bardzo serdecznie w piękny poniedziałkowy poranek. W naszym studio Andrzej Arendarski, były minister współpracy gospodarczej z zagranicą, co dzisiaj jest bardzo ważne. Proszę Państwa, za chwilę się o tym przekonamy. Ta funkcja dzisiejszego prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Była funkcja. Maciej Grelowski, przewodniczący Business Center Club w świetnej formie. Krzysztof Barenbruch, prezes Związku Film Doradztwa Finansowego, wiceprezes AZ Finanse. Dzień dobry. Też w świetnej formie, podpowiadam. Ostrzyżony nawet. Proszę Państwa, zaczynamy od ubiegłego tygodnia oczywiście. I wzrosty, i spadki. Na większości rynków liczących się wzrosty. W Stanach Zjednoczonych na zamknięciu prawie 70%. Podobne wzrosty w Londynie. We Frankfurcie ostrzejszy wzrost ponad 1%. Lekki spadek w Paryżu. WIG-20 zyskał 0,64%. Dzisiaj Hang Seng w Hongkongu stracił 2,4%. W tej chwili WIG-20 także traci 1,97%. W Paryżu spadek o 2,27%. Nudne z jakiego powodu? Ciągle spada i pada. Ale do drugiej części audycji może sobie powiemy. Natomiast waluty, no cóż, frank szwajcarski drożeje w tej chwili o 0,9%, kosztuje 3,58 zł. Euro 0,8%, 4,32, dolar amerykański 1,57%, wszystko na plusie. 3,15 i funt brytyjski 1,2%, 4,97. Przypominam, proszę Państwa, że mogą Państwo dyskutować z nami na Facebooku. Już niektórzy nawet się odezwali. facebook.pl/TokFM, a także podglądać nas na portalu tokfm.pl. EKG. Na Facebooku zadaliśmy takie pytanie, czy państwo powinno mieć prawo do blokowania informacji przed obywatelami, czy też, ja tutaj dodam do tego, czy też państwo powinno chodzić przed obywatelem bez majtek. No, proszę Państwa, o co? Rozsądek. Zaczekajcie. No, o co chodzi? Otóż jest taki przepis, który wymyślił sobie rząd, został uchwalony przez, a konkretnie ministrowie skarbu, finansów i spraw zagranicznych, uchwalony przez Sejm, a także prokuratura generalna. Chodziło o to, by nie ujawniać stanowiska rządu i innych organów władzy, jakie te zajmują przed międzynarodowymi organami w negocjacjach umów międzynarodowych, przed sądami, trybunałami, także polskimi. Dotyczy to również opinii ekspertyz, na podstawie których organy władzy podejmują decyzje. Krajowe decyzje. Tak, już. Nie pod naciskiem opinii publicznej i opozycji rząd w pierwszym czytaniu wycofał się z tego, ale senator PO Marek Rocki, dzisiaj był zresztą gościem poranka, zapewne nie tylko na skutek swej ułańskiej fantazji, to tak napisała Ewa Siedlecka w Gazecie Wyborczej, zgrabną wrzutką bez debaty w Senacie spowodował przywrócenie przepisów w nieco zmodyfikowanej wersji. Tak więc nie dowiemy się na przykład, że z opinii ekspertów zamówiony przez rząd wynika, że wartość prywatyzowanego przedsiębiorstwa jest zaniżona albo że jakiś przetarg jest ustawiony pod jednego oferenta. Nie dowiemy się, na podstawie jakich opinii prezydent uznał, że zmiana ustawy o OFE jest zgodna z konstytucją. Mało tego, procesy przeciwko Skarbowi Państwa, na przykład odszkodowanie za zakażenie żółtaczką, będą się musiały toczyć z wyłączeniem jawności, bo opinia publiczna straci prawo do zapoznania się z opiniami biegłych. Wreszcie niejawnie będzie się odbywała część prac Sejmu i Senatu nad projektami stanowisk polskiego rządu w sprawach rozmaitych dyrektyw, rozporządzeń czy decyzji unijnych. I to napisała Ewa Siedlecka, ale te przykłady można by mnożyć i mnożyć, proszę Państwa. No, jest dosyć mocny szum wokół tego. Tutaj można powiedzieć, że państwo stara się założyć te majtki bardzo takie, bardzo obcisłe, bardzo mocne, nawet barchanowe wręcz. No a my obywatele co? Czego my żądamy, obywatele? Panie ministrze, do Andrzeja Arendarskiego się zwracam. Trzeba się do mnie zwracać eksministrze. Panie redaktorze, nie trzeba tutaj dodatkowych wyjaśnień, bo jeden były minister jest wśród nas. To nie tylko Kraków, bo w Krakowie to się dożywa. Wszystko jeszcze, proszę pana. Więc proszę Państwa, ja uważam, że to jest, jakby to powiedzieć, wielki kiks polityczny ta sprawa. Pan redaktor niepotrzebnie to do tych majtek sprowadza, bo to jest sprawa bardzo poważna. Ja wiem, że poważna, wiem, że to jest naprawdę duży krok wstecz i zresztą trudno mi sobie wyobrazić powody, dla których to zrobiono, bo istnieje 1000 sposobów na utajnienie informacji. Są informacje, różne gradacje, poufne, tajne. Czyli pan jest za utajnianiem tego typu informacji. Nie, ja jestem za, ale tutaj jest... Ja jestem za utajnianiem, tych informacji, które rzeczywiście mogą, przynieść szkodę, ich ujawnienie na przykład interesowi gospodarczemu, ale do tej pory jest cały arsenał środków. Natomiast ta ustawa, co spowoduje? W Polsce i tak jest trudny dostęp do informacji, mimo że obywatel de jure ma do tego prawo. Na różnych szczeblach spotyka się z odmową. Ta ustawa da doskonały oręż na poziomie gminy, miasta, gdzie będzie odmawiane udzielenie informacji. I zresztą uważam, że większość rozsądnych posłów Platformy, która jest inicjatorem tego, się bardzo tego wstydzi, bo ja słyszałem wypowiedzi polityków, takie mówiące, no my do tego wrócimy zaraz po wyborach, rzeczywiście no, to trzeba będzie coś zmienić, po jaką cholerę żeście to uchwalali po prostu. Więc naprawdę ja myślę, że to z poduszczenia urzędników, którzy lubią wszystko mieć utajnione, po prostu dali się politycy wpuścić w taki kanał. No posłowie są tylko wykonawcami ich woli, więc uchwalili to, co, że tak powiem, mieli uchwalić. To jest, uważam, zupełnie skandaliczna sprawa. Nie lubię używać mocnych słów, ale w tym wypadku to jest wielka pomyłka. Daniel Macyszyn, proszę Państwa, poprawka na Facebooku pisze. Poprawka nie była potrzebna, ponieważ urzędy już teraz słusznie odmawiają dostępu do danych, których ujawnienie skutkowałoby osłabienie pozycji procesowej w postępowaniu sądowym. ANSA aprobuje takie rozwiązanie. Michał M.K. Pytanie powinno brzmieć, czy zwykłego obywatela polskiego dziś interesuje w ogóle prawo państwa do blokowania informacji przed obywatelami? Jadwiga Marciniak, a coś jest w Konstytucji o tym, prawda? No oczywiście, że tak. No, jest o dostępie do informacji i także o prawie obywatela o dostępie do informacji, no ale także zawsze są wyłączenia jakieś, jeśli zagrożony jest interes państwa. Ja dlatego użyłem takiego może trochę przesadnego porównania, bo ktoś może powiedzieć, no bardzo przepraszam z tymi, przepraszam za te majtki, ale chodziło mi o zobrazowanie sytuacji, prawda? Bo w określonych sytuacjach, no państwo może powiedzieć tak, czy urzędnicy, no my nie możemy pokazywać dobrze, ale urzędnicy są skłonni przypisywać taką cechę szczególnej swojej mądrości i ograniczeniu dostępności do każdej sprawy, każdą czyni absolutnie ważną, a dla na przykład obywateli jest ważne, na przykład jak przebiega proces prywatyzacji, bo bądź co bądź dotyczy to majątku, który stanowi wspólnotę wszystkich obywateli i chcieliby wiedzieć, czy to zostało zrobione dobrze, czy źle. Tutaj w poprzedniej audycji były przywoływane liczne przykłady, bardzo rozsądne, jak to właśnie skutkuje i jakie niebezpieczeństwa. I nieprawdą jest to, że to kogoś bardzo mały procent ludzi interesuje, bo w efekcie dziennikarze, czy nawet jak wymieniono, że lobbyści, to dochodzi do informacji, do opinii publicznej. Teraz to jest jakby mocny akord tego wszystkiego, co się w tej kadencji działo. Mianowicie kontrola państwa nad obywatelem rośnie w sposób fundamentalny. Państwo i jego urzędnicy chcą wiedzieć o obywatelu wszystko i uchwalono szereg bardzo restryktywnych przepisów upoważniających wszelkie służby, których mamy pod dostatkiem do tego, żeby inwigilowało, wchodziło z buciorami we wszystkie sprawy. Mało tego, pamiętamy na początku kadencji sprawę ujawniania podsłuchów i ich statystyki nawet i nawet się tego nie doczekaliśmy, a z drugiej strony władza publiczna przypisuje sobie nadludzkie uzdolnienia i prawa, które upoważniają ją do robienia z obywatela wała po prostu i traktowania jako taką masę, która ma przyjść, oddać głos i co wy tu wiecie, my tu się tak mordujemy, a wy nas nie szanujecie. Karol Maciek, tak, może mieć prawo, tak, jeżeli obywatel będzie miał możliwość blokowania informacji przed państwem. Dariusz Bzówka, jestem zaskoczony i oburzony. Maria Faustyna Bielawska, oczywiście, że tak. Różnych mamy obywateli. Marek Kreft, z uwagi na ważny interes gospodarczy, wszystko można pod to podpiąć, skandal, Andrzej Szefler, jeżeli społeczeństwo ma interpretować informacje, nie mając do tego kompetencji, to lepiej je blokować. Nie powinno mieć prawa, Maciej Gaca. Kamila Straczek, zdecydowanie nie. No i tak dalej. No, niektórzy tutaj mi zarzucają, że w ogóle jak mogę zadawać takie pytania. Wie pan co, podobał mi się ten wypowiedź ta, że trzeba blokować, bo społeczeństwo będzie źle interpretować. Że źle interpretować. W ogóle ja uważam, że życie polityczne trzeba... Nie, no bo ale słuchaj, politykom przeszkadzają ale myślę, że my rzeczywiście traktujemy tą sprawę jako w szerszym kontekście i pewnie słusznie, ale gdybyśmy wrócili do meritum, no... Nas interesuje gospodarka przede wszystkim tutaj z tego punktu widzenia, prawda? Bo tu się mówi o interesie gospodarczym i tak dalej. No, jeśli przedsiębiorstwa, firmy między sobą negocjują, no to najczęściej te informacje, zanim nie dojdą do jakiegoś porozumienia, są... No właśnie, wracamy do meritum tego problemu, dlatego, przepraszam, odpowiadając na pierwsze pytanie, im więcej jawności, tym lepiej. Po drugie, rozumiemy, nawet o tym mówił pan minister, o tym mówimy cały czas, że są pewne sytuacje jednoznaczne, w którym, powiedziałbym, byłoby lekką oryginalnością, gdyby w ramach negocjacji najpierw poinformować wszystkich, łącznie z drugą stroną, o tym, co zamierzamy. No ale to istnieje już zapisane w dotychczasowych ustawach. Ja dokończę. Prezesie, dokończę. Zupełnie inną kwestią, rozumiem, co do tych dwóch tematów się zgadzam, natomiast zupełnie inną kwestią jest to, w jaki sposób powinno być sformułowane prawo, które precyzyjnie, jednoznacznie określa, jakie to są te nadzwyczajne sytuacje. I jak rozumiem problem, który dotyczy tej nowelizacji i do tego on się w głównej mierze sprowadza, jest taki, że tego typu zapisy dają to możliwość interpretacji tylko jednej stronie, czyli strony państwowej, biorąc pod uwagę skłonność do tego, żeby rozszerzać swoje kompetencje, spowoduje, że nasza wspólna obawa o tym, że to będzie wykorzystywane, jest słuszna. Że to jest nieostre, że to jest tak bardzo ale żebyśmy nieostre. Przy okazji nie mówili o tym, że jakakolwiek możliwość ze strony państwa, żeby pewne informacje ograniczyć na pewnym etapie, nie są logiczne. No tak, ale przepisy muszą być bardziej precyzyjne. To, co powiedział prezes Arendarski, istnieje cała gama przepisów, która nadaje status informacjom poufne, niejawne, państwowa tajemnica. No, ale proszę państwa, tu się nam pan prezes zdenerwował trochę. Widzę, że pan mówi pan o Maciej Grelowskim, przewodniczącym Macieju, ale był wielokrotnie prezesem różnych instytucji, więc tak o nich mówię. Powinno być tak. Rola sądu tutaj powinna być jasna. Obywatel ma dostęp do wszelkich informacji, które nie są tajne, prawda? Ale tak, dzisiaj senator Rocki się powoływał, że sądy i tak dalej. Słusznie pani redaktor powiedziała 10 lat wpuszczenie w kanał i później się dowie. Ja się Markowi bardzo dziwię, że się dał namówić na taki eksperyment w ogóle, że to on zgłosił. Naprawdę, bo to jest bardzo, bardzo rozumny i porządny człowiek. No z własnej inicjatywy. No, nie wiem. Pan ten startuje gdzieś z senatorem Rockim razem? Ja? Tak? Dlaczego? Nie, no bo tak o swoich tych relacjach z panem senatorem. Nie, no ja bardzo go cenię i lubię. Jeszcze jako rektora pamiętam SGH, bardzo dobrego. Proszę państwa, informacje.